Witam Państwa w pierwszej w nowym roku rozmowie z. W dzisiejszym programie gości Maciej Kmita, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Lipnie. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Jak ocenia Pan rok ubiegły dla rozwoju spółdzielni? Myślę, że to był dobry rok z kilku powodów. Wszystkie zamierzenia, plany, które mieliśmy, ja myślę, że udało się zrealizować. Mam tu na myśli zarówno realizację funduszu remontowego, czyli inwestycji, które prowadziliśmy na naszych zasobach. Ten fundusz remontowy był w tym roku największy w historii, bo mieliśmy zarezerwowane na remonty 1 080 000. Udało się ocieplić kompleksowo 3 budynki, 2 na osiedlu Sikorskiego, 1 na osiedlu Rejmonta. Pozostałe ściany 2 budynków przy ulicy 3 Maja. Także 3 budynki zyskały nowe elewacje. Powstało ponad 30 miejsc parkingowych, zwłaszcza na osiedlu Jagiellonów, Rejmonta i na osiedlu Sikorskiego. Ciekawą sprawą myślę, że była również wymiana latarni ulicznych na osiedlu Korczaka. Wyremontowaliśmy również kompleksowo klatki schodowe na osiedlu Armii Krajowej i 2 klatki na osiedlu Rejmonta. Również nowe pokrycia papą termozgrzewalną kilku dachów. No i takie mniejsze sprawy jak wymiana okienek, wymiana domofonów na cyfrowe. Także z tego powodu bardzo się cieszę, że ten plan udało się zrealizować. Cieszy również fakt, że udało się w tym roku pozyskać rekordową kwotę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na nowe nasadzenia drzew i krzewów na naszych osiedlach. Także praktycznie na każdym osiedlu pojawiły się nowe nasadzenia. Z tego bardzo cieszą się nasi mieszkańcy. Było to 10 tysięcy złotych. Również te plany, które mieliśmy, jeśli chodzi o telewizję kablową, także zostały zrealizowane, zarówno inwestycje w stację czołową, jak i w infrastrukturę światłowodową na terenie całego miasta. Myślę, że też ważną sprawą było takie porozumienie, o które mocno zabiegałem już od kilku lat i w końcu udało się je zrealizować, mianowicie przejęcie oświetlenia na osiedlu Jagiellonów przez gminę miasta Lipna i można powiedzieć, że w całym roku 2016 już mieszkańcy tego osiedla za oświetlenie swojej ulicy nie płacą, a byli to można powiedzieć, że jedyni mieszkańcy na terenie miasta, którzy te koszty musieli pokrywać i bardzo mi się to zawsze nie podobało. No i cieszy też fakt, że ten rok, mimo że jeszcze nie mamy ostatecznych wyników, myślę, że ten wynik finansowy będzie bardzo dobry. Wpływ na to niewątpliwie mają środki, które udało się pozyskać z tak zwanych białych certyfikatów, czyli za świadectwa efektywności energetycznej, za te prace, które wykonaliśmy od 1 stycznia 2011 roku, prace związane z termomodernizacją budynków, a także wymianą oświetlenia na LED-owe. Z tego tytułu pozyskaliśmy ponad 142 tysiące złotych. No i to jest w przypadku naszej spółdzielni bardzo duża kwota i na tegorocznym walnym zgromadzeniu, które będzie w kwietniu, nasi członkowie zdecydują, na co te pieniążki przeznaczyć. Było bardzo mało spółdzielni, którym udało się pozyskać te środki, także jestem z tego powodu bardzo zadowolony. Także rok, myślę, że tak jak powiedziałem, bardzo udany. Wiemy również, że w roku ubiegłym udało się spółdzielni zakupić działkę pod pewną inwestycję.
Tak, jest to prawda. Na koniec października zawarliśmy umowę kupna działki, która zlokalizowana jest przy ulicy Ekologicznej. Kupiliśmy ją od naszej miejskiej spółki, od przedsiębiorstwa usług komunalnych. No i planujemy na tej działce rozpocząć inwestycje w postaci budowy budynku. Nasza spółdzielnia ostatni budynek oddała na początku lat 90., także trochę czasu już upłynęło. W ogóle ostatni chyba budynek wielorodzinny w Lipnie powstał chyba ponad 10 lat temu i mamy takie przekonanie, że jest zapotrzebowanie na nowe mieszkania w Lipnie, stąd ta decyzja. Także budynek, który planujemy wybudować, powstanie właśnie na działce, która w moim przekonaniu jest bardzo atrakcyjnie położona w miejscu z jednej strony wyjątkowo cichym i graniczącym bezpośrednio z naszym lipnowskim lasem, a z drugiej strony myślę, że ona jest bardzo dobrze też skomunikowana, ponieważ bezpośrednio przylega do ulicy Ekologicznej, a także jest dobrze położona z uwagi na mającą w przyszłym roku powstać drogą wewnętrzną, która właśnie będzie łączyła ulicę Ekologiczną z naszym nowym rynkiem, z nowym centrum Lipna i tym samym z ulicą 3 Maja. Także myślę, że był to dobry zakup i nasza inwestycja będzie realizowana. Czy znane są już jakieś szczegóły, jak ma wyglądać budynek, ile będzie w nim mieszkań? To znaczy mamy już taką pierwotną koncepcję, jeszcze nie ma jakby takiego projektu budowlanego, nie jest on wykonany. Natomiast pewne założenia już mamy. Na pewno będzie to budynek bardzo nowoczesny, bardzo jakby wybudowany z wysokiej klasy materiałów i już w takiej nowej, nowoczesnej technologii. Na tą chwilę planujemy, że wybudujemy budynek 35-rodzinny, ale będzie to budynek, który już wyposażony będzie w windę. Takiego budynku w Lipnie jeszcze nie ma. Będzie również na podziemnej kondygnacji zaprojektowany podziemny parking. I planujemy, tak jak wspomniałem, 35 mieszkań o różnym metrażu, od 20 kilku metrów do można powiedzieć do 70. Będą to mieszkania 2, 3 i 4-pokojowe. Te na wyższych kondygnacjach będą, każde mieszkanie, do każdego mieszkania będzie przynależał balkon, będą to kilkunastometrowe balkony, już takie bardzo nowoczesne lodżie. Natomiast część mieszkań na parterze będzie miała takie przydzielone ogródki zielone, na które będzie można wyjść bezpośrednio z salonu. Także myślę, że to będą bardzo nowoczesne rozwiązania. Dodatkowo teren po ukończeniu inwestycji zostanie całkowicie ogrodzony, zagospodarowany, pojawi się tam dużo zieleni. Pojawią się również ogólnodostępne miejsca parkingowe dla tych właścicieli, którzy tych miejsc w parkingu podziemnych nie będą mieli. Będzie wybrukowany alejkami, będzie to teren zamknięty, myślę, że bardzo atrakcyjny i taki przyjazny przyszłym mieszkańcom. A czy cena takiego mieszkania jest już znana? Nie jest jeszcze znana. Można powiedzieć, że dopiero jakby ostateczną cenę, czy nawet wstępną cenę, ponieważ będzie ona dopiero znana, jak ogłosimy przetarg i będziemy wiedzieli, za ile ten budynek firma nam wybuduje. Ponieważ spółdzielnia będzie budowała ten budynek na zasadach spółdzielczych, czyli bez zysku.
Znaczy to o tyle, że każdy nabywca nabywał będzie mieszkanie z odrębną własnością, będzie miał swoją księgę wieczystą, ale będzie ponosił tylko faktyczne koszty budowy, do których właśnie zaliczymy koszt samego jakby wykonania budynku, również koszt zakupu działki, projektu, nadzoru nad inwestycją, koszt jakby tutaj całej obsługi tej inwestycji, przyłączy i tak dalej. I dopiero gdy także on zapłaci faktyczne poniesione przez spółdzielnię koszty, które będą podzielone na metry kwadratowe powierzchni użytkowej i tyle finalnie będzie trzeba zapłacić. Planujemy, że koszt takiego mieszkania, tak jak powiedziałem, już w tym wysokim standardzie będzie pewnie gdzieś w granicach 3-3,5 tysiąca. Natomiast przy budowaniu bloku przez spółdzielnię tego kosztu nie można aktualnie wskazać. Spółdzielnia na pewno nic na tym nie zarobi. Kiedy planowane jest rozpoczęcie tej budowy? To jakby wszystko też zależy od tego, kiedy będziemy mieli chętnych na te mieszkania. Już na początku, kilka dni temu, pojawiło się ogłoszenie, że zbieramy właśnie osoby, które są zainteresowane zakupem mieszkań. One mogą się do nas zgłaszać. Oczywiście jest to jakby taka rezerwacja mieszkania. Nie trzeba wnosić na razie żadnej opłaty. Dopiero jak już właśnie będzie znany termin rozpoczęcia, założenia projektowe i tak dalej, wtedy podpiszemy umowę o budowę lokalu z przyszłymi właścicielami i jakby będzie trzeba pewnie wpłacić pierwszą transzę. Natomiast na razie zbieramy chętnych. Natomiast planujemy tą budowę rozpocząć już w tym roku. Myślę, że jesienią tego roku jest to realny termin i bardzo byśmy chcieli, żeby na koniec przyszłego roku 2018 już mieszkańcy wprowadzili się do swoich mieszkań. A czy jest jakaś określona grupa odbiorców tych mieszkań, czy trzeba spełnić jakieś kryteria? To znaczy, może ważna rzecz, którą trzeba podkreślić, to jest taka, że będziemy budowali te mieszkania na zasadach spółdzielczych, czyli dla naszych członków. Oczywiście osoby, które nie są w tej chwili członkami, mogą się nimi stać i w momencie, jak będziemy już mieli grupę chętnych, to wtedy, zanim podpiszemy umowę o budowę lokalu, taki kandydat na członka będzie musiał złożyć deklarację i zostanie na członka przyjęty. Wtedy podpiszemy umowę o budowę lokalu. Natomiast jakby planując budowę, ja bym wskazał na takie trzy główne grupy osób, które myślę, że będą zainteresowane tymi mieszkaniami. Myślę, że będzie to doskonała oferta dla ludzi młodych, którzy dopiero jakby chcą rozpocząć samodzielne życie, ponieważ spora część mieszkań będą to mieszkania małe, dwupokojowe, 30-kilkumetrowe i powiedzmy za około 100 tysięcy złotych będzie już można takie mieszkanie nabyć. I myślę, że w tej grupie młodych osób one będą się cieszyły dużym zainteresowaniem. Myślimy też o osobach starszych, bo zdajemy sobie sprawę, że dużą jakby barierą w zamieszkiwaniu w naszych zasobach dla osób starszych jest brak wind. Te osoby starsze często chcą nabywać mieszkanie właśnie na niższych kondygnacjach, żeby nie było problemu z poruszaniem się, a tu będziemy mieli doskonałą ofertę dla tych osób, bo jakby kondygnacja nie będzie tutaj przeszkodą, bo budynek na pewno będzie wyposażony w windę. Myślę, że potencjalną grupą będą również osoby, których może nawet stać na zakup własnego domku, ale z różnych przyczyn chcą mieszkać w bloku, a te mieszkania będą dosyć komfortowe i jest taka grupa osób, które właśnie szuka dużych mieszkań, kilkudziesięciometrowych, a po prostu nie chce mieszkać w domku, tylko mieszkanie w bloku to jest to, co ich interesuje.
Także dla nich również będą te mieszkania i myślę, że również dla tych, którzy chcą zakup takiego mieszkania potraktować jako doskonałą jakby lokatę kapitału i myślę, że taka grupa też się znajdzie. No dobrze, ale może zdarzyć się też taka sytuacja, w której po prostu nie będzie chętnych. I co wtedy? No nie przewiduję takiej możliwości. To znaczy myślę, że w lipcu jednak przy założeniu tych zasad, na których budujemy te mieszkania, czyli będzie to budowa po kosztach, że chętni się znajdą i głęboko w to wierzę i jestem przekonany, że tak będzie. Natomiast no już jakby podejmując decyzję o zakupie działki, braliśmy pod uwagę taki ten najczarniejszy scenariusz, że chętnych nie będzie i też jakby tutaj decyzja o zakupie działki wzięliśmy pod uwagę, że aktualnie z tej działki czerpiemy też dochód, ponieważ znajduje się aktualnie na kominie kotłowni, która teraz jest tam zlokalizowana, a która będzie do końca kwietnia wyburzona. Znajduje się maszt, który jest dzierżawiony przez jednego z operatorów telekomunikacyjnych i co miesiąc na konto spółdzielni z tego tytułu wpływają, no muszę powiedzieć, dosyć znaczne środki pieniężne, pewnie kilkukrotnie większe niż byśmy te pieniądze, które wydaliśmy na działkę, trzymali na lokacie, czy nawet najlepiej oprocentowanym koncie oszczędnościowym. Także stopa jakby zwrotu z tej inwestycji jest na tą chwilę bardzo duża i spokojnie będziemy czerpać z tego tytułu zyski, jeżeli by się okazało, że nie ma chętnych. I tą inwestycję po prostu odłożymy na później, jak ci chętni się pojawią. Natomiast nie przewiduję takiego czarnego scenariusza. A co z innymi inwestycjami? Jakieś remonty na przyszły rok? Właściwie to już na ten. Tak, głównie spółdzielnia realizuje zawsze remonty swoich zasobów. Plan mamy już zatwierdzony. Chyba na listopadowym posiedzeniu Rada Nadzorcza zatwierdziła przedstawiony przez nas plan remontów i mamy już ściśle sprecyzowane te prace, które chcemy wykonać. Jesteśmy już też po przetargach, także znani są już wykonawcy większości prac. My od kilku lat już inwestujemy głównie właśnie w poprawę energooszczędności naszych budynków i stąd w tym bloku przewidzieliśmy do ocieplenia trzy duże budynki na osiedlu Korczaka i można powiedzieć, że to będzie połowa naszego planu remontów, który w tym roku opiewa na 1 020 000 zł. Poza tym trzy bloki, dwa na osiedlu Armii Krajowej i blok przy ulicy na placu 11 listopada 4A. Tam będziemy malowali elewację tych budynków. W tym bloku na 11 listopada również będą remontowane balkony. Mamy zarezerwowane środki na remonty chodników, głównie na osiedlu Sikorskiego i na osiedlu Rejmonta. Ważną inwestycją będzie wymiana wszystkich latarni ulicznych na osiedlu Sikorskiego, a jest ich ponad 20. Kolejne pieniądze, które wydamy, przeznaczymy na siłownie zewnętrzne, zarówno na doposażenie już tych istniejących, jak również utworzenie nowych na osiedlu Korczaka i Rejmonta, ale tu będziemy się starali o środki zewnętrzne i myślę, że uda nam się takie środki pozyskać. Poza tym remonty klatek schodowych, przewidzieliśmy do remontu 10 klatek na osiedlu Rejmonta w bloku przy Mickiewicza 35-39 i na osiedlu 4 klatki na osiedlu Jagiellonów i te prace już pewnie w przyszłym tygodniu nawet ruszą. Poza tym chcemy ukończyć wymianę domofonów na domofony cyfrowe, także to również będzie wykonane remonty dachów,
to standardowo, częściowo wymiana ogrodzenia. Także myślę, że to są te najważniejsze prace, jeśli chodzi o plan remontów. Oczywiście chcemy dalej inwestować w zieleń na osiedlach i tu już wniosek odpowiedni do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska został złożony i liczymy na pieniążki. Spółdzielnia od jakiegoś czasu inwestuje także w monitoring. Czy w 2017 roku możemy spodziewać się nowych kamer na osiedlach? Tak, na pewno można się spodziewać nowych kamer, natomiast planu tutaj jeszcze nie mamy. Będzie on przedstawiony do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej dopiero, myślę, że na lutowym posiedzeniu. Ten jakby plan inwestycji w monitoring jest to plan długofalowy, chociaż jestem mile zaskoczony, bo w ciągu tych dwóch ostatnich lat, poza tym, że z tego Funduszu Poprawy Bezpieczeństwa montowaliśmy zarówno domofony w Tłuchowie, w dwóch blokach, gdzie ich jeszcze nie było, jak również wymienialiśmy oświetlenie na osiedlu Jagiellonów, to udało się założyć i uruchomić 30 kamer, które monitorują nasze osiedla. W tym roku było to 17 kamer. Pojawiły się one na osiedlu Armii Krajowej, Korczaka i na osiedlu Sikorskiego, także te tereny mamy już jakby tu objęte monitoringiem. Także konkretnych planów jeszcze nie ma, ale na pewno kolejne kamery na naszych osiedlach się pojawią. No cóż, to pozostało życzyć powodzenia. Trzymam kciuki. No, dziękuję bardzo. Liczę, że te wszystkie plany uda się zrealizować i zachęcam mieszkańców Lipna, żeby zgłaszać chęć zakupu naszych mieszkań, bo myślę, że jest to doskonała lokata kapitału i myślę, że ten plan uda się zrealizować. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.